od 2015 roku mamy na pewno do czynienia z eskalacją działań nacjonalistów czy neofaszystów, którzy zbyt często jakby czują się w naszym kraju po prostu bezkarni. Faszyzm w dużym skrócie to jest ideologia totalnej jednolitości kulturowej. To jest taka wizja, w której nie ma miejsca dla jakichkolwiek mniejszości, czy to narodowych, czy to kulturowych, czy to światopoglądowych. To jest taka wizja zawarta w haśle Polska dla Polaków. Wizja, która wyklucza poza obręb wspólnoty, w tym przypadku narodowej, wszystkich tych, którzy w ten czy inny sposób nie pasują do tego stereotypu tak zwanego prawdziwego Polaka. To jest wizja bardzo groźna i stojąca w sprzeczności z całą długą historią Polski wielokulturowej. Zbyt często zapominamy, że wielokulturowość jest ważną częścią polskiej historii, polskiej tożsamości, że ten stereotyp tak zwanego prawdziwego Polaka jest w dużym stopniu stereotypem sztucznym, wytworzonym przez ideologię nacjonalizmu. Tego rodzaju ideologia zakłamuje polską historię, zakłamuje polską tradycję, wypacza ją i, co bardzo niebezpieczne, oddziałuje na coraz szersze kręgi, zwłaszcza młodych ludzi w Polsce. Kto dziś ponosi za to odpowiedzialność? Kto powinien tę odpowiedzialność ponosić? No, myślę, że z jednej strony mamy do czynienia z problemem reakcji czy braku reakcji instytucji powołanych do przestrzegania prawa, ale często mamy też do czynienia z problemem bagatelizowania czy w ogóle lekceważenia tego problemu przez autorytety życia publicznego. Mamy też do czynienia z podsycaniem niechęci czy nienawiści wobec wszelkich odmienności, wszelkich mniejszości za sprawą wypowiedzi przedstawicieli tak zwanej klasy politycznej. Mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami, jeśli chodzi także o stanowisko takich instytucji jak Kościół, który często, zbyt często przyzwala czy toleruje takie zachowania jak eksponowanie rasistowskich transparentów przy okazji pielgrzymki kibiców czy pseudokibiców co roku na Jasnej Górze. To jest stan, który widzimy, obserwujemy, on nas niepokoi. Jakie są kolejne kroki działania? Myślę, że dzisiaj należy bić na alarm i potrzebny jest wielki wysiłek. Wielki wysiłek edukacyjny, nie tylko po stronie władzy, ale po stronie społeczeństwa obywatelskiego, opinii publicznej, mediów. Chodzi o to, jakiego rodzaju wartości są w naszym społeczeństwie obecne i akceptowane i upowszechniane na stadionie, w internecie, czy oczywiście także w szkole. Również bardzo ważne jest to, co się dzieje na ulicy, co się dzieje na stadionie, jakie treści są jakby powszechnie obecne w internecie. Zbyt często są to właśnie treści ksenofobiczne i rasistowskie. Ruchy skrajnie prawicowe w wielu krajach poczuły jakby wiatr w żagle, poczuły się ośmielone w swoich poczynaniach, no ale to od nas wszystkich jako świadomych obywateli zależy, czy ta brunatna fala będzie powstrzymana.